Polska zupa mięsna, flaki. Wszystkie składniki macie w opisie jak zawsze. Zaczynamy od wywaru. Wołowina, warzywa, trochę soli, pokrywka i niech się gotuje. Teraz patelnia, rozgrzane masło, cebula dymka na złoto. Raz, dwa, trzy. Muszę merdnąć, bo inaczej chory łażę. Ja tak czasami muszę pomajtać tą patelnią. Jo, i przyspieszamy. Cebulka się podsmażyła, to teraz warzywka. Raz, dwa, trzy. Też tak na rumiano, żeby były. No i znowu majtam. No ja was przepraszam, ale muszę. Warzywa się zrumieniły, te teraz pomidory z puszki. Do pomidorów z puszki nasze przyprawy też macie wszystkie dokładnie w opisie. I do tego teraz, jak się chwilę poddusiło, jeszcze pac łycha przecieru pomidorowego. Niech to się chwilę poddusi, znowu merdam i odstawiam na bok. 2 godziny później wywar jest gotowy. Wołowinka jest miękka, więc wyciągam wszystko z gara i wrzucam do środka flaki. Flaki są już spreparowane, przygotowane, więc zostawiam je na pół godziny i dodaję 2 składniki. Tymianek i kminek. Tak dla smaku. Wołowinka lekko przestygła, więc ją kroję w kosteczkę. Ciach, 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 ciach. I też jeszcze czosnek, który odzyskałem tam z warzywek. Wyciskam, rozgniatam, bo jest ugotowany. Wszystko do gara i zostawiam znowu na pół godzinki. No tak, majeranek się rozsypał. Po pół godzinie lekko podgrzane warzywa, szybko zamieniam miejscami i dolewam flaki do naszych warzyw z pomidorami, żeby to się wszystko ładnie z patelni zebrało, zanim wyląduje w garku. Bo to jest właśnie do tego. Znowu zamieniam miejscami, już teraz delikatnie, trochę wolniej. Wlewam wszystko do garka, wypłukuję jeszcze wywarem patelnię, żeby wszystko dokładnie zabrać. I teraz trochę soli i pieprz. Tak na doprawienie. Groszek zielony, dla zmiany kolorystyki. Zielony konserwowy, ja taki dodaję. I na koniec wchodzi pan marny Janek, majeranek. Rozcieram, dodaję. Lekko naciągnie smaku. Chwilkę tylko gotuję i flaki są gotowe do podania. Można je podać, teraz posypać na koniec pietruszeczką. Zapraszam, wypróbujcie przepis i podzielcie się swoją opinią. Pozdrawiam.